szukają sprawców alarmów bombowych. W budynku jest podłożona bomba odłamkowa z trucizną. Będzie masakra. Pedofil usłyszał zarzuty. Posiadał jeszcze 75 plików i filmów z udziałem małoletnich. Czwartek, 9 czerwca. Agnieszka Jankowska, witam i zapraszam na wydarzenia. W budynku jest podłożona bomba z trucizną. Będzie masakra. Mail o takiej treści odebrali urzędnicy głogowskiego magistratu. Podobne wiadomości trafiły do kilkunastu urzędów i instytucji w powiecie głogowskim i polkowickim. Wszystkie zgłoszenia okazały się fałszywe. Trwają poszukiwania sprawcy. W Głogowie e-mail z informacją o podłożeniu ładunków wybuchowych wpłynął m.in. do Urzędu Skarbowego, do Szkoły Podstawowej w Nosocicach, do kilku gmin na terenie powiatu głogowskiego oraz do Urzędu Miasta. Otrzymaliśmy na skrzynkę Urzędu Miejskiego maila o treści: w budynku jest podłożona bomba odłamkowa z trucizną, będzie masakra. Decyzją prezydenta Głogowa zarządzono ewakuacją. Po kilku minutach urząd został przez urzędników opuszczony. W każdej instytucji, która otrzymała podobny mail, na miejsce wzywane były wszystkie służby ratunkowe. Na miejscu interweniował policyjny patrol, byli policyjni pirotechnicy, sprawdzali te budynki. W żadnym z tych przypadków nie potwierdził się fakt, żeby ktoś podłożył ładunek wybuchowy. Podobna sytuacja miała miejsce w powiecie polkowickim. Otrzymaliśmy informację, że na ogólnodostępnych stronach internetowych adresy poczty elektronicznej wpłynęło do 5 instytucji strony powiatu polkowickiego informacja o podłożeniu ładunków wybuchowych. Na miejsce pojechali policjanci z grupy minersko-pirotechnicznej. Sprawdziliśmy te budynki. Na szczęście nie odnaleziono żadnych materiałów wybuchowych. Policjanci prowadzą czynności, które mają doprowadzić do zatrzymania sprawcy fałszywych alarmów. Może za to grozić kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował 24-letniego legniczanina, który napadał na starszych ludzi. W domach seniorów pojawiał się pod różnymi pretekstami. Kiedy przekroczył próg ich mieszkań, atakował, a następnie okradał. Na szczęście dość szybko wpadł w ręce policji. Wkrótce stanie przed sądem. Najpierw zaatakował sędziwego mężczyznę. Kiedy zapukał do jego drzwi, poprosił o szklankę wody. A następnie, kiedy został wpuszczony do środka, przewrócił właściciela mieszkania na podłogę, zadał mu kilka uderzeń w twarz, a następnie ukradł z jego portfela 1000 złotych i uciekł. Kilka dni później bandyta znów zaatakował. Tym razem pojawił się w mieszkaniu starszej kobiety, u której miał wykonać mały remont. Scenariusz był podobny jak w poprzednim przypadku. Następnie tą kobietę uderzył w twarz i ukradł jej 100 zł oraz laptopa. Mężczyzna był już wcześniej znany policji jako sprawca podobnych przestępstw. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia. Zarzut posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, a także kradzieży programów komputerowych usłyszał 46-letni Zbigniew G., mieszkaniec jednej z podlubińskich miejscowości. Mężczyzna wpadł w ręce policji w 2011 roku. 46-latek przyznał się do winy, odmówił jednak składania wyjaśnień. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki szeroko zakrojonej akcji duńskiej policji, która przeczesywała sieć w poszukiwaniu treści pedofilskich. W domu 46-latka zabezpieczono wówczas 8 dysków twardych, 401 płyt CD oraz pendrive'y. To wszystko musiało być poddane analizie przez biegłego informatyka, co też zostało zrobione. Ustalono, że rozpowszechnianych było i posiadanych jednocześnie 55 plików graficznych, natomiast oprócz tego mężczyzna posiadał jeszcze 75 plików i filmów z udziałem małoletnich dzieci poniżej 15 roku życia. W związku z tym, że mężczyzna cieszy się dobrą opinią, jest aktywny zawodowo i nie był wcześniej karany, prokurator zezwolił na jego dobrowolne poddanie się karze. Dlatego też z tym mężczyzną uzgodniono karę w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności. Jest to kara łączna za wszystkie czyny, jakie mu zarzucono. Uzgodniono zawieszenie tej kary na okres 3 lat próby, a także przepadek wszystkich przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstwa. 46-latek musi także zapłacić za 177 programów komputerowych, których używał nielegalnie. Ponad 18 tysięcy złotych trafi do 11 poszkodowanych firm. A w dzisiejszych wydarzeniach powiemy jeszcze... Sobota bez opłat. Dobry pomysł. Nie postawił piwa, więc stracił auto. 40-latkowi udowodnili kilka kradzieży. Opłaty za parkowanie będą pobierane tylko od poniedziałku do piątku. Nie będzie trzeba już płacić za postój w soboty. Taką uchwałę podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji. Zmieniły się też zasady płatności dotyczące samochodów hybrydowych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych opłaty można pobierać tylko w dni robocze.
Do tej pory nie było jasności, czy sobota to dzień wolny, czy roboczy. Ostatnia decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości. To nie był jakiś nasz błąd, ponieważ w kilkudziesięciu miastach w naszym kraju to funkcjonowało. Teraz powoli wszystkie miasta już będą się z tego wycofywały, ponieważ jest konkretne orzeczenie. Do tej pory żaden akt prawny nie mówił o tym, nie definiował konkretnie, czy sobota jest dniem roboczym, czy nie jest dniem roboczym. Już wkrótce kierowcy parkujący w sobotnie przedpołudnie nie będą musieli płacić za postój. Dobry pomysł. Nie w ten czas nie ma, wie pani, nie tyle ludzi nie ma. Nie? Bo wyjeżdżają do Sławy, czy nad jezioro, czy co, a parę samochodzików stanie, to co za sens? Myślę, że wszelkie jakieś kroki takie zmierzające do tego, żeby ludzie mieli jakieś ulgi, żeby po prostu mogli sobie parkować, zostawiać samochody, są w dobrym kierunku. To nie jedyne zmiany w taryfie opłat. Przyjęta przez radnych uchwała zmienia także zasady płatności za samochody hybrydowe. Wprowadzamy pewną modyfikację co do zwolnień dla aut hybrydowych i elektrycznych. W poprzednim brzmieniu dotyczyły one tylko mieszkańców Głogowa, a w tej chwili wszystkich użytkowników, czyli także przedsiębiorców. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Przepisy wejdą w życie pod koniec czerwca. Dwóch przestępców w samym centrum miasta zaczepiło upatrzonego wcześniej przechodnia i kazało mu postawić sobie piwo. Kiedy mężczyzna odmówił, został przez nich uderzony w twarz i okradziony z karty kredytowej oraz kluczyków do samochodu. Napastników udało się zatrzymać dopiero po policyjnym pościgu. Po kradzieży kluczyków sprawcy znaleźli również auto swojej ofiary, które zaparkowane było przy ulicy Rejmonta. Złodziejski duet ruszył w objazd po okolicznych miejscowościach. Wzbudził jednak podejrzenia u złotoryjskich policjantów, którzy bezskutecznie próbowali ich zatrzymać do kontroli. Policjanci ze Złotoryi poinformowali o pościgu policjantów z Legnicy i wspólnie zatrzymali kierującego tym samochodem przy wjeździe do Legnicy. W środku tego samochodu było dwóch mężczyzn, 40-letni mieszkaniec Legnicy i 37-latek z Bolesławca. Dopiero po pościgu ustalono, w jaki sposób sprawcy zdobyli samochód, którym usiłowali uciec policji. Policjanci ponadto w mieszkaniu 37-latka znaleźli kradzione panele do radii samochodowych, radia samochodowe, a także nawigację, a 40-latkowi udowodnili kilka kradzieży kieszonkowych dokonanych tutaj na terenie naszego miasta. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. Chcąc uniknąć kary, uciekli za granicę, gdzie pozostawali bezkarni. Teraz 29-letni i 47-letni mieszkańcy Polkowic, którzy ukrywali się w Niemczech i Wielkiej Brytanii, odpowiedzą za popełnione przestępstwa. Mężczyzn udało się aresztować poza granicami kraju dzięki ustaleniom polkowickich funkcjonariuszy. Zatrzymani mężczyźni byli ścigani przez wymiar sprawiedliwości od kilku lat. Jeden z mężczyzn poszukiwany był na podstawie 3 europejskich nakazów aresztowania oraz 6 listów gończych, natomiast drugi z mężczyzn poszukiwany był na podstawie 1 europejskiego nakazu aresztowania oraz 2 listów gończych. To właśnie dzięki ustaleniom polkowickich policjantów udało się zatrzymać dwóch poszukiwanych, którzy ukrywali się za granicami kraju. Ukrywający się w Wielkiej Brytanii 47-latek był poszukiwany od 5 lat. Dopuścił się kilku przestępstw, między innymi przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu, życiu i zdrowiu. Mężczyzna spędzi w więzieniu łącznie 4 lata. Natomiast drugi, zatrzymany 29-latek, był poszukiwany od 2 lat. Mężczyzna trafi do celi na minimum 11 miesięcy. W jego sprawie toczy się jeszcze inne postępowanie. Po wielu próbach Legnickiej Straży Miejskiej udało się wreszcie znaleźć kandydatów, którzy wkrótce mają szansę zasilić ich formację. Dotychczasowe rekrutacje kończyły się fiaskiem. Dla przykładu, na poprzedni konkurs ogłoszony w marcu zgłosiło się 15 osób, ale żadna nie spełniła wymogów. Kandydaci musieli m.in. posiadać polskie obywatelstwo, mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, wykazać się sprawnością pod względem fizycznym i psychicznym i mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej i, co ważne, nie należeć do partii politycznej. Z 10 złożonych aplikacji 4 osoby zaliczyły jak gdyby pierwszy etap, bo jest to pierwszy etap. W chwili obecnej są na badaniach lekarskich, będą przechodzili wszystkie po kolei, następnie szkolenia i dopiero po szkoleniu, po zdaniu egzaminów właściwych będzie można powiedzieć, czy dany strażnik, czy dany aplikant nadaje się do pracy w naszej jednostce. Po badaniach lekarskich i zaliczonych szkoleniach wszyscy mogą liczyć na roczny etat. Następnie otrzymają stałe zatrudnienie. Wśród wybrańców są kobieta oraz strażnik miejski z 20-letnim stażem. To były funkcjonariusz zlikwidowanej w tym roku formacji w Lubinie. Niewątpliwie jego doświadczenie jest dla nas cenne i
z tego tytułu też na pewno wygrał konkurs. Straż Miejska w Legnicy liczy 54 etaty, nadal dysponuje 3 wakatami. Po wakacjach odbędzie się kolejna rekrutacja. To odwrotny trend niż we wspomnianym Lubinie, Chojnowie czy Głogowie, który jako jeden z pierwszych w kraju wyeliminował strażników z życia publicznego. Samorządy, które ostatnio zdecydowały się na ten krok, argumentują, że formacja ta stała się zbędna, gdy ustawowo odebrano jej szereg kompetencji. I to już wszystko w wydarzeniach na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.